33. kolejka Tauron Hockey Ligi JKH GKS Jastrzębie kontra GKS Tychy. 3 Tomasz Fucik, rezerwowym bramkarzem z numerem 18 Kamil Lewart. Podaże JKH GKS Jastrzębie dziś w składzie. Jest Komorski, jest Paś. Pierwsza guma dla Pasia. Ostrego kąta. Lackowicz nie dał się zaskoczyć. Pociecha obok słupka. Ca. Kolusz nie sięgnął krążka. Sobecki. O ile... Bryk, uderzenie. Broni Lackowicz, przejęty. Czeka Urbanowicz i właśnie w tym momencie Jastrzębianie w komplecie. Jeziorski tymczasem, ale zablokowany. Niefrasobliwie dobrze ustawiony Kolusz. Odegranie do Górnego. Mocny strzał Górnego. Kolusz wymanewrował tyskich zawodników. Kolusz uderzył. Poradził sobie z Pasiem Mroczkowski. Jeszcze jeden zwód. Dogranie do Raca. Ten nieczysto. A raz jeszcze Arak do Starzyńskiego. Starzyński ostry kąt. Zamieszanie. Dobrze ustawiony Kaskinen. Chociaż przejął krążek Urbanowicz. I Fucik broni. Tomasz kontra GKS Tychy. Pierwszy krążek drugiej tercji dla Tysz. Ciura w roli napastnika. Ciura do interwencji Lackowicza. W odpowiedzi Kolusz i Fucik. Arosz, Kolusz do Bagina. Bagin uderzenie, Fucik odbija. Bagin przed bramkę. Jarosz i gol! Emil Bagin stworzył przewagę z przodu, podłączył się do akcji ofensywnej. Odegrał znakomicie do tego slotu między bulikami. Uderzenie Jarosza, nie wiem czy tam jeszcze nie zmienił tor lotokrążka. Hamilton. Galant przejął krążek. Galant. Mroczkowski, Lack, Bandy, Gościński, Bryk, Bukowski, poprzeczka, Rajameki, Arak, czeka Bagin, uderzenie Bagina odbija, blokowane uderzenie przez Nilsona, jeszcze próbuje Iżacki, krążek poza tam, Bagin, Kolusz, sygnalizuje Lackowicz, za chwilę skończy się kara, Bagin obok bramki, zdążą defensorzy do własnej tercji. Szpirko do Iżackiego, ten ponad poprzeczkę. Rajameki, odbity. Arak. Fucik. Lackowicz, Bagin. Szpirko, Komorski, Jeziorski. Napastnik JKH GKS-u Jastrzębie, Dominik Jarosz. Rac. Na środek. Mroczkowski. Nie. Nilsson. Kaskinen. Lackowicz niepewnie. Komo. Na wyciągniętych rękach Zając. W odpowiedzi Jeziorski. Wychodzą Jastrzębianie. Iżacki. W środku Urbanowicz. Zmienił tor lotu krążka. Winikajnen. Winikajnen przed bramkę. Szpirko i... Bagin, Kolusz, Fucik, dwukrotnie, Martiszka, Fucik, Rac ponad poprzednia, ale Rac świetnie się odnalazł, odegrał do Jaromierskiego, strzelony krążek, zawodnicy gospodarzy, Jeziorski, Lackowicz, ten mecz o 15. Mocno wpłynął na frekwencję. Teraz zamieszanie przed Lackowiczem. Prosty w nogi. Szpirki. Jeszcze Gościński. Słupojenie. Słupki podany do Pasia. Nieudany strzał Turkina. Zamieszanie w polu bramkowym Lackowicza. Obrońcy GKS-u Tychy. Pociecha. Lackowicz. Krążek w tercji. Padakin coraz bliżej. Bagin dobrze interweniował. Ofiarnie. Gol! Padakin do Turkina! I Wiktor Turkin na 12 sekund przed końcem trzeciej tercji doprowadza do wyrównania.
Radość w tyskim boksie, radość na sektorze zajmowanym przez kibiców GKS Tychy. Wajda. Kaskinen. Zawodnicy jednej, drugiej drużyny, teraz Kaskinen naprzeciwko Wajdy. Kaskinen po kiju Wajdy. Krążewski stracił krążek, przejęta guma przez Bukowskiego. Bukowski po kiju Bagina. Krążony w bramce Lackowicz. Bukowski cały czas utrzymuje się przy krążku z backhandu Bukowski. Tomasz Fucik. Wiktor Turkin czy Jakub Lackowicz? Gol! Przed momentem Emil, a teraz już Pawlo Padakin czy Lackowicz? Gol! Gol! Tomasz Fucik czy Jakub Lackowicz? Lackowicz! Nie trafił. Gol! 2-2! Tym razem laczy Tomasz Fucik. I tym razem Krystian Mroczkowski. GKS Jastrzębie. Jakub Iżacki czy Tomasz Fucik? Turkin czy Lackowicz? Turkin! Ależ bramka! Fucik. Fucik górą i Tyszanie księgują 2 punkty. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.